Nagrywanie włączone. Siema, z tej strony Jackie. Słuchajcie, chyba muszę się trochę wytłumaczyć, co się działo ostatnimi czasy, że nie było filmów. Słuchajcie, po kolei. Ja nie będę się spieszył, B-roll był, tak, mam nadzieję, że się podobał. Sam go jeszcze nie widziałem, ale ogólnie tutaj atmosfera jest bardzo sympatyczna, że więc mam nadzieję, że będzie dobry. Słuchajcie. Na gałęzi oczywiście jestem. Słuchajcie, ostatnio mało filmów było, ze względu na to, że najpierw robiłem ten projekt dla Asusa. Dwa tygodnie, dwa filmy. Filmy takie, które mnie szczerze trochę psychicznie i kreatywnie zniszczyły. To nie jest tam żadna wina Asusa czy coś w tym stylu, tylko ja nie wypuszczam dużo takich poradników. W sensie wypuszczam je takie w stylu, nie wiem, jak zrobić stabilne ujęcia na przykład. To był taki też poradnik dosyć obszerny, albo był ten poradnik o tym przejściu, tym takim Stranger Things. To są takie poradniki, które mi kosztują dużo czasu i ludzie idą, które mnie kosztują dużo czasu i dużo przygotowania i ja się czuję taki wypruty kreatywnie trochę, jeżeli taki poradnik zrobię. A tam miałem dwa pod rząd. I później miałem Ceneo, prowadziłem warsztaty na Off Days. Kozak impreza w ogóle, Ceneo. Tak świetni ludzie, że życzę sobie, żeby i każdemu, żeby jeżeli ma współpracować z jakąś marką, robić jakieś warsztaty, wystąpienie, to żeby to było na takiej samej zasadzie, jak było z Ceneo. Fajna rzecz, miałem tam vlogować, ale właśnie przez to takie wyprucie kreatywne tego nie zrobiłem. Dziwnie, jak ludzie jeszcze na dodatek patrzą. Rzuciłem się na głęboką wodę. Dokładnie te dwie współprace, powiedzmy, że tak mnie zmęczyły, że musiałem trochę odpocząć i to jest jedna rzecz, dlaczego nie było filmów. Druga rzecz to jest ze względu na to, że że ja byłem trochę odcięty od świata, nie? Jak robiłem zarówno filmy dla Asusa, jak i robiłem to Ceneo, no to byłem taki kompletnie wyłączony i jak już wróciłem do rutyny, no to musiałem w pracy nadrobić, bo to zaniedbałem, musiałem w domu nadrobić, także, bo to też zaniedbałem, także robiłem jakieś remonty, malowania. Jak ktoś śledzi mojego Instagrama, ten wie, że takie rzeczy się działy. Jeżeli nie śledzicie, to polecam, ze względu na to, że właśnie jak mam tą taką, powiedzmy, blokadę, że nie mogę filmować, to i tak potrzebuję jakiegoś ujścia i zazwyczaj w momencie, gdy nie nagrywam filmów, to mój Instagram zaczyna się robić bogatszy, ze względu na to, że gdzieś tą kreatywność muszę uwolnić, dlatego tam wrzucałem dużo więcej niż na YouTube'a, także jeżeli ktoś nie śledzi mnie na Instagramie, to polecam, bo kurde, no Instagrama polubiłem, tak szczerze, przez te ostatnie 3 tygodnie miałem tyle zabawy z Instagramem, że polecam, bo tam też coraz bardziej jestem aktywny. Mam nadzieję, że tego nie zaniedbam i też będę w stanie jakoś wypośrodkować, żeby jedno i drugie, w sensie YouTube i Instagram, żeby tam na bieżąco się coś pojawiało. Aha, no i powrót, nie? Siemano, wróciłem, to jest vlog po powrocie. Chciałem zrobić znowu film, znaczy chciałem teraz zrobić film o tym, jak robić b-roll. Już napisałem sobie scenariusz, ale później stwierdziłem, bo ja chcę to zrobić, no nie będę ukrywał, chcę to zrobić tak dobrze, żeby po prostu, żeby opadły wam szczeny, żeby wam się tak to podobało i żebym ja sam był ze siebie zadowolony, co nie jest takie łatwe, dlatego chcę to zrobić porządnie. I stwierdziłem, że nie będę robił od razu takiego filmu, że wow, welcome back, guess who's back. Że nie będę robił jakiegoś wielkiego poradnika, żeby nie nakładać na siebie znowu presji, że muszę coś zrobić. Bo presja nigdy nie była moim sprzymierzeńcem, nigdy nie wpływało to pozytywnie na to, jak robiłem filmy. Nie lubię presji czasu. Ona w pewnym sensie pomaga, ze względu na to, że na przykład te filmy o Asusie, te asusowskie, to tam miałem termin, no i te filmy były zrobione na czas. Ale no ja nie lubię tego, kurczę, no to jest taka rzecz, która trochę zabija moją kreatywność, mogę tak to ująć. Dlatego cieszę się, że jest coś takiego jak subskrypcja na YouTube, że możesz po prostu kliknąć ten dzwonek i będziesz wiedział, że ktoś wrzucił film i no, z drugiej strony mam to Jackie na szybko, na przykład, które chciałbym, żeby było co środę, ale czasem po prostu nie ma czasu, czasem nie ma pomysłu i też tak na siłę się męczyć. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale ja chciałbym mieć po prostu przyjemność z tego, że tworzę tego YouTube'a. A czasem są takie właśnie sytuacje, gdzie jak muszę zrobić na siłę,
no come on, wiecie sami, jak coś trzeba zrobić na siłę, to lepiej nie robić wcale. Nie jest tak? No jest. To nie zmienia faktu, że mi sprawia to ogromną przyjemność. To nie myślcie tak, że ja... Czekajcie, ja trochę za ciemno się zrobiło. Nie myślcie, że ja na przykład, nie wiem, nie chcę wrzucać filmów, bo coś tam... Po prostu miałem taki moment, gdzie musiałem odpocząć. Ale wydaje mi się, że wszystkim wyjdzie to na dobre, ze względu na to, że te takie przerwy, pauzy od filmowania sprawiają, że ja się uczę też. Bo w momencie, gdy na przykład ja wrzucam film co tydzień, to tam polega problem na tym, że ja nie mam za bardzo czasu samemu, żeby się nauczyć. Wrzucam film o tym, co ktoś może się nauczyć, ale nie mam za bardzo czasu, żeby samemu obejrzeć kilka filmów, nauczyć się czegoś nowego, przyswoić, spróbować sobie tego. Także myślę, że chcę trochę częściej zacząć filmować, aniżeli robić poradniki, ze względu na to, że sprawia mi to niesamowitą satysfakcję. Dzisiaj powiedziałem o 11 mojej żonie, że 3-4 godziny będę z powrotem. Byłem na takiej górce Fockeberg, ona się nazywa Fockenberg? Fockeberg? Jakoś tak. Jest widok na panoramę całego Lipska. Zrobiłem fajne zdjęcie. I chciałbym po prostu trochę więcej zacząć filmować, aniżeli tylko robić poradniki, ze względu na to, że... No dobra, bo ja się rozgaduję, a już zapomniałem o czym chciałem powiedzieć. O tym, że wyszedłem z domu o 11, byłem powiedzmy pod samą górką, gdzie góra jest 150 metrów wysoka. Nic. Ale chyba godzinę, czy niecałą godzinę zajęło mi, zanim w ogóle doszedłem kawałek 100 metrów do wejścia na tą górkę, ze względu na to, że włączyłem aparat i po prostu poczułem taką satysfakcję z tego, że filmuję, że widzę rzeczy różne i no tak mi się to podobało. Naprawdę to strasznie mnie uspokaja i to jest moja pasja praktycznie, filmowanie. Do tego dochodzi YouTube'owanie i kurde, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Bo nie mam żadnego scenariusza ani nic takiego, po prostu to taki mój wylew. To, co mam w głowie w tym momencie. Nie mówię, że ja nie lubię YouTube'ować. Ja lubię YouTube'ować, lubię czytać komentarze, lubię publikować filmy, lubię mieć tą społeczność, którą mam, za którą jestem bardzo wdzięczny, że jest taka duża i że jest tak wyrozumiała. Wielokrotnie wrzucałem film, jakieś tam posty na Lensbusters, żeby się wytłumaczyć, bo jest mi też głupio ze względu na to, że nie wrzucam tych filmów. Ale filmowanie, nie? W sensie... Kurczę, filmowanie to jest coś. W sensie ja lubię robić birole, no ten dzisiejszy jest spokojniejszy ze względu na to, że taka jest aura, jaka jest. W sumie nie wiem jaki będzie, bo jeszcze go nie zmontowałem, nie mam w sumie nawet muzyki, także ciężko mi powiedzieć co z tego wyszło. Ale lubię filmować. Kurczę, serio mi jest dużo lepiej już, że się wygadałem. No i vlog jest, nie? Znaczy jeszcze nie ma, muszę wrócić do domu i go zmontować, ale... Ale już jest, praktycznie. Ach, dobrze wrócić. Dobrze jest wrócić. Myślę, że widzimy się już normalnie, z mniej więcej normalnym harmonogramem w przyszłą środę z Jake'em na szybko. Mam pomysł, mam dużo pomysłów. W ogóle mam tyle sprzętu. Kupiłem sobie trzy filtry, znaczy dwa filtry. Do mojej 22, do mojej 50. O tym chcę zrobić film. Co tam jeszcze jest? Sprzętu jakiego takiego w sumie nie mam. Chociaż nie, kupiłem sobie Heliosa, tego 58 mm M40, jakoś tak, nie? I zająca widziałem przed chwilą jeszcze, jak szukałem sobie lokacji do nagrywania. Dobra, to już ludzie jeżdżą, to ja też zjeżdżam. Dziękuję wam serdecznie... się oduczyłem. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Za uwagę przy tym vlogu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Znaczy, że jesteście wiernymi widzami, bo takiego pierdzielenia to ja już dawno sam nie słyszałem. Dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość, za to, że czekaliście na moje filmy, za to, że pisaliście, za wszystkie memy, które pojawiły się na grupie Lensbusters. Gorąco zapraszam, jeżeli tam nie jesteście. Podejrzewam, że mamy tam zwycięzcę. Do wygrania była paczka moich presetów do Lightrooma, które też możecie znaleźć w opisie tego filmu. Dobra, już się nie będę tam, wiecie, promował, nie? Dzięki, dziękuję. Tak, dzwonek, nieważne. 13 minut gadałem. Nie wiem, ile z tego wyciąłem, ale... Starczy, bo długie filmy nie są w moim stylu. Idę montować, idę coś zjeść i w ogóle nie wziąłem sobie wody, także jestem odwodniony. I siku mi się chce. Aj, dobrze jest wrócić. Naprawdę dobrze jest wrócić. Cześć.